Cześć, pokażę Wam dzisiaj moją marynatę do mięsa, a raczej szybka taka marynata do mięsa z dwóch ząbków czosnku, przeciskam przez praskę, do filiżanki, kubka, miseczki, co Wy tam macie, to nie jest ważne. O. To, jak ja tutaj mam pokazać. Możecie dodać 3 ząbki czosnku, jeżeli lubicie czosnek. Jeżeli nie lubicie czosnku, nie musicie dodawać czosnku. Jeżeli nie macie świeżego czosnku, możecie dodać czosnek granulowany. Dobra. Dodaję troszeczkę oleju. Ja mam słonecznikowy. Możecie dodać oliwę z oliwek. No, ale naprawdę niewiele. Troszkę. Mam, tak, zaskoczę tutaj Was. Mam przyprawę do ziemniaków. Możecie dodać przyprawę do kurczaka oczywiście. Ja nie mam. Ja lubię bardzo przyprawę do ziemniaków, co nie oznacza, że ona jest tylko do ziemniaków. Ona też bardzo dobrze smakuje do mięs takich jak kurczak, indyk. No i do tego wieprzowego też. Na oko 2 łyżeczki. No i mam jeszcze tutaj kardamon, przyprawę. Też dodaję. 1 łyżeczkę. Nie chcę lecieć. No i dobra. Mieszam to wszystko. Możecie tutaj jeszcze, czasami dodaję świeży rozmaryn, no ale niestety już mi się skończył. Więc będę miała taką bez rozmarynu. No i gotowe. Tym wszystkim nacieracie mięsko. Jest bardzo pyszne.